Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, a tutaj poszukiwany Tiguan, dwulitrowy oczywiście diesel na common railu, nie ten stary na pompkach. Rocznik 2008, silnik 140-konny, no i fajna sprawa, bo auto jest ze skrzynią dosyć wytrzymałą, jedną z najbardziej polecanych, czyli z Ciptronikiem. Później już ten Volkswagen stosował w tych samochodach DSG, czyli skrzynię szybszą. No ale wiadomo, jak to nowsze rozwiązania są troszeczkę bardziej awaryjne. A tutaj ten Tiptronik jest przede wszystkim wkładany do nawet najmocniejszych odmian Audi 313 koni, bo wytrzymuje duże obciążenia, a tutaj obciążenie nie jest wielkie, więc auto, myślę, że skrzynia z tym wytrzyma bardzo długo. Cóż jeszcze o nim warto wspomnieć? Oczywiście jest to auto 4x4, jest to ważne, bo dużo osób jak szuka SUV-a, nie orientuje się, że większość tych takich modeli popularnych posiada po prostu tylko przedni napęd. Sam mam na placu teraz około 5 SUV-ów, z czego tylko kupiątka i ten Tiguan jest 4x4. Auto bardzo przyjemnie utrzymane, przede wszystkim nie ma na nim korozji, bo to częsty problem w tych Tiguanach, dlatego ta cena jest tak rozbita. Na przykład od 32 do 45 tysięcy za ten sam rocznik. Mamy też taką wersję tutaj Sport, czyli z tym twardziej takim zderzakiem prostym, niepodciętym, bardziej do miasta, żeby po prostu ładniej to wyglądało, bo te wersje takie a la off-road mają zderzak ścięty od spodu, żeby łatwiej chyba było wjechać pod jakieś tam wzniesienie, czy nierówność, czy kamienie. Zależy to oczywiście, do czego użytkuje auta. Tarcze, klocki, ładne opony, 2021 rok. Jeżeli ktoś by się chciał dogadać, mam jeszcze opony zimowe, więc nie będzie z tym problemem. A z wyposażenia mamy fabrycznie przyciemniane szyby, chromy, relingi, a lusy to są 17. Z tyłu kamera parkowania i by chyba jest jeszcze czujnik deszczu i czujnik zmierzchu. Oczywiście auto kompletne z DPF-em, rureczka czysta, można jak z niej jeść. Czy coś jeszcze o nim warto wspomnieć? Auto jest bezwypadkowe, no i nie jest jakieś tam, jak wspomniałem wcześniej, zgnite. Nagrywamy wnętrze pojazdu. Wspomnę Wam jeszcze o serwisach. Tu mam jego ostatni TIF, gdzie macie wpisany przebieg 206 tysięcy. No i jeszcze pobrałem sobie książkę serwisową z ASO. Też był w 2019 roku przy chyba 175, ale to będziecie widzieć, bo wrzucę screena do filmu. Przechodzimy sobie do wnętrza, bo jest bardzo przyjemnie utrzymane, jak na Tiguana. Spójrzcie sobie na te przyciski tutaj z bliska, wyglądają bardzo ładnie, nie są zdrapane. Jak w ogóle cały ten podłokietnik jest dobrze utrzymany, również ta klameczka, wszystko. Tak samo jak i pokrętło od regulacji lusterek są podgrzewane i zapomniałem wspomnieć również, że są składane. Proszę bardzo, ładnie nam się złożyło. Jedno, drugie, rozłożymy. Dalej przechodzimy, włącznik świateł, też ładnie utrzymany, to manetka. Od tempomatu, licznik, żadne błędy się tutaj nie palą, widzicie przebieg, jest według mnie dość niewielki jak na auto, oczywiście 15-letnie w dieslu, kierownica też bardzo fajnie utrzymana, niezdrapana. Dalej tu macie manetkę, od komputera pokładowego, jakichś cudów tu wielki nie ma, możecie sobie zobaczyć, zasięgi, spalanie, standard. Tutaj fajny akcent, bo mamy akcesoryjne radio z nawigacją, z MP3, z Bluetooth i chyba też z, oczywiście z Androidem, jak się nie mylę. Przejdziemy tutaj do menu, możecie sobie nawet zobaczyć jakieś tam obroty, prędkość. Tu pod schowkiem jest też wejście na USB-ka. Dalej, klimatyzacja automatyczna plus podgrzewane fotele, bo zapomniałem jeszcze dodać, że auto ma pakiet zimowy. Dalej, lusterko z fotochromem. Tutaj jak widać na tych kropeczkach, samoczynnie się ściemnia, jeżeli ktoś za nami jedzie i świeci nam światłami. Tutaj schowek, jak widać nie było popielniczki, bo w tym aucie nikt nie palił. Tak samo jak i tutaj, bardzo czysto, bardzo przyjemnie. Lewarek od zmiany biegów wygląda tak, jakieś lekkie ślady po paznokciach, bo ostatnim właściwie to była kobieta, więc mogła jakimiś tam pazurami troszeczkę to podrapać. Tu elektryczny ręczny, nie wszystkie to mają. Przydatna sprawa, auto hold, jeżeli ktoś ma problemy z ruszaniem na przykład pod górkę, wrzucamy sobie to, zaciągamy ten elektryczny ręczny i on po prostu, gdy dodajemy gazu, gdy auto jest na drive, auto rusza i sam on odpuszcza. Tak samo auto hold, tylko wciśniemy, trzyma nam na skrzyżowaniu auto
i po lekkim dodaniu gazu puszcza. Tutaj roletka od zamykania uchwytów na kubki 2. Podłokietniczek, jeszcze tu mamy auksa, ale coś się ostrość nie łapie, bo za ciemno. Ładnie to jest wszystko utrzymane. Deska. No, złap się tu, deska też, fotele ładne, no i z tyłu też ważna sprawa, oczywiście jest ISOFIX, no i te fotele są lekko, możecie sobie to uparcia ustawić inaczej, żeby po prostu mieć trochę więcej miejsca w bagażnika. Tutaj jakieś tam airbagi, jakiś sobie kot przechodzi, jakiś haczyk na ubrania, ogólnie. Jeszcze pokażę mój fotel, też ładnie utrzymany, gąbka jest sprężysta, nie jest wygnieciona. No i chyba cóż, w aucie to tyle. Zasubskrybujcie sobie mój kanał, dajcie lajka, zostawcie pytanie, jeżeli macie jakieś do tego samochodu. Wejdźcie też sobie na moją stronę, jeżeli szukacie innych aut. Jest to mafkarotomoto.pl lub też na Instagrama mafkarauta. I cóż, pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone. Możecie sobie dokupić gwarancję do roku czasu. I jeżeli nie macie jak tego auto dostarczyć, w rozsądnych pieniądzach mogę je dowieźć na lawet lub też zarejestrować na siebie. A potem klient odbiera po prostu auto i przerejestrowuje. Lub zostawia tę tablicę, bo jest teraz taka możliwość. Pozdrawiam, cześć!